Cześć, jestem Samisław z Akademii. W tym filmie pokażę, jak usunąć aktywność przeglądania w programie Internet Explorer. Twoja historia przeglądania jest informacja, że Internet Explorer pamięta i przechowuje na komputerze, jako przeglądania stron internetowych, obejmuje to informacje zostały wprowadzone do formularzy. Hasła i miejsc odwiedzonych i to pomaga uczynić Twoje doświadczenie przeglądania lepiej. Jeśli korzystasz z publicznego lub współdzielonego komputera, możesz nie chcieć, aby Internet Explorer zapamiętać dane przeglądarki. Przeglądając historię przeglądania, możesz wybrać, aby usunąć specyficzne miejsca lub wrócić do strony internetowej, która już odwiedziłem, w programie Internet Explorer na pulpicie. Kliknij przycisk ulubiony, kliknij historia i wybierz jak chcesz przejrzeć historię po wybraniu filtru z rozwijanego menu. Zobacz według daty, pokazuje swoje ostatnie 3 tygodnie historii, zobacz przez UNESCO, pokazuje listę stron odwiedzonych w ciągu ostatnich 3 tygodni, view od najczęściej odwiedzanych. Pokazuje najczęściej odwiedzane strony w ciągu ostatnich 3 tygodni. Zobacz zarządzeniem odwiedziła dzisiaj. Pokazuje tylko dziś witryn odwiedzanych, aby usunąć konkretne witryny. Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę z żadnej z tych list, a następnie kliknij przycisk usuń lub wrócić do strony, klikając w każde miejsce na liście. Aby usunąć historię przeglądania, kliknij przycisk narzędzia, skieruj się do bezpieczeństwa, a następnie kliknij polecenie usuń historię przeglądania, wybierz typy danych, które chcesz usunąć z komputera, a następnie kliknij przycisk usuń. Jeśli chcesz Internet Explorer, aby usunąć historię przeglądania, za każdym razem, gdy go zamknąć, w prawym górnym rogu kliknij na przycisk narzędzia, kliknij na opcji internetu, a w karcie historii przeglądania, wybierz usuń historię przeglądania wyjścia na pole wyboru, zanim klikniesz przycisk usuń. Mam nadzieję, że ta informacja jest przydatna. Dziękujemy za oglądanie Fawzi Akademii. Proszę polub, zapisz się, podzielić się tym wideo i odwiedź naszą stronę internetową fawziakademii.com.